Witam serdecznie, szanowne miłośniczki. Jestem Damian i zaraz to spadam. Tak mam. Witam serdecznie, szanowne miłośniczki, miłośniku mądrości. Nazywam się Damian Nowak i dzisiaj jesteśmy na konferencji naukowej Oblicza Interdyscyplinarności, którą zorganizował Michał Kucienik, Mikołaj Kmiecik, Marek Barton. To skąd pomysł w ogóle wziął się na interdyscyplinarność, bo wiem, że to z twojej inicjatywy powstał pomysł. Pomysł pojawił się jakieś 2 lata temu. Rozmawialiśmy z Michałem o tym, że trzeba coś zmienić. Że filozofowie nie mogą się zamykać w poletku własnych spekulacji, nie odwołując się do nauk szczegółowych. A z drugiej strony chcieliśmy zaprosić również badaczy, którzy filozofują troszeczkę w takim pozytywnym znaczeniu, uprawiając swoje nauki szczegółowe, odwołując się do odkryć filozoficznych, a także innych nauk. I tak powstał pomysł, żebyśmy się wspólnie spotkali, żebyśmy przedyskutowali różne tematy i takim sposobem po 2 latach udało się wreszcie dopiąć celu, czego wynikiem jest ta konferencja. Pół żartem, pół serio, interdyscyplinarność to nic innego jak taki genialny pomysł, żeby w końcu wyjść z beczki i zobaczyć, co jest poza nią, a także spróbować spojrzeć na świat z perspektywy innych beczek, niekoniecznie tylko i wyłącznie filozoficzny. Co warte podkreślenia, my nie tylko dyskutowaliśmy o interdyscyplinarności, ale staraliśmy się dyskutować właśnie interdyscyplinarnie. Nie da się chyba myśleć o interdyscyplinarności spoza niej. Czym jest interdyscyplinarność, można zrozumieć najlepiej, kiedy się ją samemu uprawia, kiedy się ją próbuje jakoś eksplorować. Na ile to się udało, na ile to się nie udało, to pewnie każdy z uczestników czy słuchaczy musi ocenić sam. A dlaczego waszym zdaniem właśnie koło naukowe filozofów, w ogóle filozofowie powinni się interesować tą interdyscyplinarnością? Dlaczego właściwie z tej inicjatywy filozofów wyszła ta propozycja tej konferencji? Filozofowie w pewnym sensie jakby są najbardziej predysponowani, tak, do tego, żeby... Ale skoro w ogóle ta predestynacja nam wychodzi, to też warto było podkreślić, że no, jakby nie patrzeć większość nauk szczegółowych, jeżeli nie wszystkie, to wywodzą się z filozofii de facto. I jesteśmy wspólnym mianownikiem wszelkich nauk szczegółowych. I węzłem, który te dyscypliny gdzieś łączy. No, a jednocześnie wydaje się, że chyba jakkolwiek by do filozofii nie podchodzić, to pozostało w niej jakieś takie pragnienie objęcia całości, próba jednak sięgnięcia tych ostatecznych fundamentów rzeczywistości, znalezienia ostatecznych racji, ostatecznych wyjaśnień, stawiania pytań możliwie najszerszych i najgłębszych. W tym sensie jest to wydaje się pole w pewnym sensie nieskończone. Tutaj każdy jest w stanie odnaleźć. I to wcale nie oznacza, że od razu musi zostać filozofem. Bo filozofia jest w stanie przyjąć także wiele innych perspektyw badawczych, niekoniecznie od razu na filozoficznych warunkach. Tak? Tak my jesteśmy w stanie pokazać, czy znaleźć jako filozofowie także bardzo silne podniety, elementy odniesienia do filozofowania w innych dyscyplinach naukowych. To są jakby dla nas takie, no, wydaje się, bardzo naturalne punkty, gdzie możemy szukać zaczepienia. Tak już skracając to już zupełnie, to można by powiedzieć, że filozofia de facto jest osnową wszelkich nauk. Chociaż pewnie przedstawiciele innych dyscyplin się obrażą troszkę. Pozdrawiamy w każdym razie przedstawicieli innych dyscyplin i zachęcamy do tego, żebyście z nami spróbowali się pokonfrontować w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo to naprawdę coś fajnego z tego może być. Jakie tematy dominowały w tym połączeniu? Bardzo różne. Od nauk humanistycznych przez społeczne, po nauki przyrodnicze, z dziedziny kosmologii przede wszystkim. No, zabrakło matematyków, nie wiem dlaczego, pozdrawiam matematyków. Ale chyba najwięcej z dziedzin nauk takich humanistycznych, literaturoznawstwo, historia dominowała. Niemniej jednak uważam, że były bardzo zróżnicowane, bo równocześnie z dziedziny psychologii, teologii, także właśnie muzykologii, historii, socjologii. Mhm.
Tak, więc bardzo, bardzo różne dziedziny i zarówno reprezentanci kierunku filozofia, jak i badacze właśnie tych nauk szczegółowych, którzy jakieś filozoficzne zacięcie mają. Dzisiaj, Marku, chyba doliczyłeś ostatecznie przedstawicieli 12 ośrodków naukowych, tak? Mieliśmy 12 zgłoszeń, ostatecznie 10 ośrodków wyszło, ponieważ pewne osoby nie dojechały. Niemniej jednak uważam, że to jest niezły wynik, biorąc pod uwagę, że z niektórych ośrodków było po kilka osób. Mieliśmy również głównie 4 pracowników naukowych z tytułem doktora, więc konferencja miała przez to na pewno wyższy prestiż niż tylko studencko-doktorancka, ale była to konferencja ogólnopolska. Chyba pierwsza taka konferencja, czy są jakieś plany na przyszłość, żeby kontynuować ten cykl konferencji? Znaczy, jak najbardziej będziemy próbować, podejmujemy taką próbę kontynuacji konferencji. Oczywiście nie wiem, czy pod tym samym tytułem, bo właściwie pod tytuł obliczenia interdyscyplinarności, ale wydaje mi się, że druga konferencja naukowa, ogólnopolska naukowa przez koło będzie robiona w przyszłym roku, ale warto by było wspomnieć, że de facto nie jest to pierwsza konferencja organizowana przez koło. Była to co najmniej 4. z tego, co kojarzę. To jest pierwsza organizowana w tym składzie zarządu. I pierwsza dwudniowa. Pierwsza dwudniowa, tak. Zwiększymy się. To, jak już tutaj ten temat został poruszony, koło cyklicznie, co roku organizuje konferencję z cyklu Górskie Filozofowanie. W tym roku 4. już edycja. Przy okazji bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w niej. Wszelkie informacje na temat konferencji u nas na stronie koła naukowego filozofia.net.pl w zakładce Górskie Filozofowanie, edycja 2017. Polecamy, bo to od paru lat chyba jest taka nasza też do pewnego stopnia firmowa. Zainteresowanie edycja. Cały czas mimo wszystko rośnie, tak? Bo fajnie to jest pokazane, te połączenie jednak chodzenia po górach i filozofowania. Góry pobudzają rzeczywiście do takich refleksji. Na kanale Koła Naukowego Filozofów AJD można zobaczyć relacje z poprzedniej konferencji naukowej Górskie Filozofowanie, do czego serdecznie zachęcamy, oraz do lajkowania naszego fanpage'u Koła, do subskrybowania kanału Koła oraz do dołączenia do grupy Koła Naukowego Filozofów AJD. Tylko na własną odpowiedzialność, bo zaraża. Tak. Ale warto jeszcze wspomnieć, że nie robimy tego sami. Tutaj właśnie Damian dużo nam pomaga, jeżeli chodzi o oprawę medialną naszych spotkań. Także również polecamy jego kanał Światły i jego grupę Szanownych Miłośników Mądrości. Zapraszamy również tam do różnych dyskusji, lajkowania, subskrybowania, udostępniania itd. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.